rano. Pszczoły zostały już wstępnie podkarmione inwertem. W tej chwili zabieramy w ogóle podkarmiaczkę, zakładamy lek. Jak się skończy pierwsza dawka leku, czyli jedna tacka, można dać drugą tackę, a potem już podkarmić mocno na zimę. Już ostatnie podkarmianie. Pszczoły zupełnie zrzucamy z powałki, bo powałka będzie odsunięta zupełnie od pszczół. Które nam się otwieramy, bo to za dużo tu jest ramek, tu jest dużo pokarmu. Oj, tu jest jeszcze więcej. Tu jest świeże ramko z tego roku. Zobaczmy, jak wygląda. Ała. Nie zamierzamy ramka. No to na razie nie zabierzemy. Tak jak mówiłem, tu jest steropian. Zakładamy akurat na ten pól pierścień dystansowy. Odsuwamy się od ramek, gdzie ma znaczenie zachowanie od tacki 3-4 cm od tacki do folii, żeby się mógł lek uwalniać, odparowywać i lepsze skuteczność leczenia. Nie zakładamy bezpośrednio nad czerwiem. Tacka jest z boku nad pokarmem. W tym wypadku, jak mamy taki pierścień, zakładamy tackę, zakładamy folię na górę. Dociskamy korpusem. Aha, jeszcze możemy zrobić jeden myk, że założymy sobie jeszcze delikatnie na folię uniesie do góry. Zakładamy korpus, naciągamy folię. Nadmiar folii. Tak wygląda założone. Tacka całe to paruje nad całym gniazdem. Tak mówię, z boku nad pokarmem zakładamy. I tak mamy przygotowane na około 7 do 10 dni. Potem jest zmiana tacki na drugą. Bo jak się skończy druga tacka paruje, znaczy paruje, wynoszą to z ula mniej więcej około 2 tygodni. Potem założę podkarmiaczkę, już będzie zakarmianie ostatnie, czyli maksymalnie na zimę. I tyle. A że invertem karmię, więc nie muszę się tym wiele przejmować, że to będzie troszkę później. Powałka na górę, dlatego mówiłem, czyścimy z pszczół, bo w tej chwili tu pszczoła nie będzie miała jak stąd wyjść. Karteczka z matką na górę i rodzina od tej pory już jest leczona. Za chwileczkę pokażemy drugi film, jak to samo robimy bez takiego pierścienia.